Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na sympozjum naukowym organizowanym przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Ja nazywam się Agnieszka Klarman, reprezentuję Oddziałowe Biuro Badań Historycznych tegoż Instytutu i będę Państwu towarzyszyć przez dzisiejszy cały dzień sympozjalny. Pierwszą część rozpoczniemy trzema referatami wprowadzającymi, rysującymi nam pewne zarazem i tło historyczne, i pewne tło diagnostyczne do naszego sympozjum, które jest poświęcone intelektualistom w 70 lat po kongresie w obronie pokoju. W pierwszej części wystąpi trzech referentów. Jako pierwszy wystąpi pan dr Tomasz Peciakowski, za chwilę któremu oddamy głos. Natomiast teraz prosiłabym o oficjalne otwarcie pana profesora Jarosława Syrnyka, który będzie tutaj również osobą wspomagającą mnie dzisiaj podczas sympozjum. Proszę. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Ja dzisiaj jestem tutaj, tak jak koleżanka zaznaczyła, w podwójnej roli. Niespodziewanie w roli osoby zastępującej gospodarza tego naszego spotkania, który przybędzie na to spotkanie. Mam tu na myśli dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Andrzeja Drogonia, który pojawi się w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania, a także w zastępstwie naczelnika Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, profesora Roberta Klementowskiego, który z tego co wiemy też ma przybyć na drugą część. Krótko mówiąc, nasze spotkanie będzie miało charakter takiej kuli śnieżnej, która im dłużej to spotkanie będzie trwało, tym nas będzie więcej prawdopodobnie na tym spotkaniu i tym będziemy się różnili od typowych konferencji, bo w typowych konferencjach jest odwrotnie. Najpierw jest najwięcej osób, a potem tych osób jest coraz mniej. Chciałem, skoro już zostałem tutaj, powierzono mi tutaj zadanie zastępowania gospodarzy tego spotkania, chciałem podziękować wszystkim Państwu za przybycie. Chciałem także przywitać widzów transmisji streamingowej, która w tej chwili jest realizowana. Chcę Państwa poinformować, że zapis tego naszego dzisiejszego spotkania będzie można obejrzeć na stronach Instytutu Pamięci Narodowej. Adresu nie podam, ale Państwo z pewnością sobie poradzicie i znajdziecie. Oczywiście chciałem podziękować Pani Agnieszce Klarman, która spiritus movens tego naszego dzisiejszego spotkania, która pomimo rozlicznych kłód napotykanych na drodze do zorganizowania tego spotkania doprowadziła to dzieło do dzisiejszego dnia. No i chciałbym już może przeobrażając się trochę w rolę prowadzącego zacząć od może takiej refleksji, że to nasze dzisiejsze spotkanie to jest spotkanie z jednej strony w 70-lecie kongresu wspomnianego przez Agnieszkę Klarman, ale także w 20-lecie, 50-lecia obchodów tego kongresu, którego uczestnicy są też tutaj na sali i myślę, że choćby z tego tytułu warto o tym wspomnieć. Nie byłem na tamtym spotkaniu, ale podejrzewam, że cieszyło się ono trochę większą frekwencją niż to spotkanie dzisiejsze. Chciałbym też powiedzieć, że Instytut Pamięci Narodowej jest taką instytucją, która prowadzi działania o bardzo różnym charakterze i o niektórych działaniach prowadzonych w ramach Instytutu Pamięci Narodowej społeczeństwo wie więcej, a o niektórych wie zdecydowanie mniej. Myślę, że ta działalność naukowa, szczególnie działalność naukowa prowadzona w oddziale Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu ma taką, jest uważana za taką działalność, powiedziałbym, bardzo specyficzną i poprzez to także doceniana, ponieważ właśnie tutaj w obrębie naszego oddziału od wielu lat prowadzimy nie tylko badania dotyczące
takich klasycznych, klasycznie rozumianej przeszłości, badania dotyczące solidarności, opozycji przedsierpniowej, różnych aspektów związanych z okresem powojennym, ale także od dość długiego czasu w ramach naszego oddziału prowadzone są także badania w zakresie takiej antropologii historii, czyli coś, co w ogóle w przestrzeni historycznej w Polsce stanowi badania o charakterze niszowym, a my je podjęliśmy tutaj we Wrocławiu i no, odnosimy na tym polu, można powiedzieć, jakieś sukcesy. Jesteśmy zauważeni i to już nie tylko w obrębie Polski, ale zaczyna się mówić o tych naszych badaniach, których efektem były do tej pory na przykład 2 tomy studiów zatytułowane W stronę antropologii bezpieki. Zaczyna się o tym mówić także za granicą. Ja może korzystając z tej okazji chciałbym Państwa poinformować i zaprosić na 3. edycję tego naszego cyklu W stronę antropologii bezpieki, która będzie miała miejsce, odbędzie się w lutym przyszłego roku i będzie poświęcona analizie funkcjonowania aparatu bezpieczeństwa od strony organizacyjnej, z perspektywy szczególnie antropologii organizacji. To jest takie nowum, które chcemy wprowadzić w naszych badaniach. Idea tego naszego dzisiejszego spotkania też jest inna niż idea klasycznych konferencji. Ja mam na myśli, mówiąc o klasycznych konferencjach, mam na myśli takie konferencje, gdzie mamy sale audytoryjne, prezentacje, udział publiczności, bardzo dużo uczestników. Efektem takich spotkań zazwyczaj są tomy studiów pokonferencyjnych. Od pewnego czasu w środowisku i akademickim, i szerzej naukowym zaczyna się może nie tyle odchodzić, ale jednak skłaniać ku takiemu bardziej kameralnemu debatowaniu w gronie osób, które są rzeczywiście zainteresowane jakimś zagadnieniem, co pozwala także na taką swobodną wymianę myśli, rozmowy. I myślę, że tutaj nikt z obecnych nie będzie miał nic przeciwko, jeśli w trakcie tych naszych debat, tego naszego spotkania właśnie do takiego dialogu dojdzie. Jeśli więc Państwo będziecie mieli chęć zabrania głosu, to tutaj nie będzie specjalnych ograniczeń, tak jak to zazwyczaj ma miejsce w trakcie konferencji, że są referaty, 20 minut, moderatorzy tupią nóżką albo wstają i tam zaczynają kogoś poganiać. Nie, chcemy zachęcić Państwa do tego, żebyście Państwo skorzystali z okazji i żebyśmy my także skorzystali z Państwa obecności tutaj i usłyszeli to, co Państwo możecie dopowiedzieć czy podpowiedzieć. Treść wystąpień to będzie żart. Ponoć prowadzący zawsze powinien jakiś żart powiedzieć, anegdotę. Nie wiem, czy mi wyjdzie. Zazwyczaj mi to takie rzeczy nie wychodzą, ale pomyślałem sobie, że powiem w ten sposób, że treść wystąpień nie została z nami skonsultowana. W związku z powyższym, to żart. W związku z powyższym trudno mi odwołać się do ich treści. Natomiast chciałbym, już wprowadzając też pierwszego, zapowiadając też pierwszego tutaj za chwilę uczestnika naszego spotkania, chciałbym Państwu i sobie życzyć, żebyśmy w ramach tego naszego dzisiejszego spotkania w pewien sposób przypomnieli sobie o czymś, co jest z jednej strony może traktowane jako górnolotne, przesadne, patetyczne, ale żebyśmy sobie też przypomnieli o tym, co jest sensem naszego funkcjonowania w świecie nauki, sensem takiej misji, której się podejmujemy, nie zawsze znajdując także tą drugą, jakby drugi element ważny w funkcjonowaniu człowieka, a więc takie wynagrodzenie materialne. Ta misja, to przeświadczenie, że warto robić to, co robimy. Myślę, że to nasze spotkanie też służy temu, żebyśmy sobie jako ludzie nauki
przypomnieli o tym, że powinniśmy zawsze, niezależnie od okoliczności, a kontekst kongresu sprzed 70 lat o tym dowodnie nam powinien przypominać, niezależnie od okoliczności powinniśmy się czuć odpowiedzialnymi obywatelami Republiki Listów. Państwo doskonale wiecie, co się kryje przed tym pojęciem, więc sądzę, że takie jest przesłanie także tego naszego dzisiejszego spotkania. To tyle. Zeszło ze mnie już powietrze, już teraz będę swobodniej, bo tyle, co miałem powiedzieć, powiedziałem, a teraz zaproszę do wystąpienia pana, naszego gościa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia Jana Pawła II, tak? Tak brzmi pełna nazwa, pana doktora Tomasza Peciakowskiego. Mogę powiedzieć, że ja z Lublinem jestem też związany, ponieważ studiowałem na konkurencyjnej uczelni, ale tylko przez 2 lata, więc Lublin znam i środowisko lubelskie znam. Zapraszam państwa, pana tutaj do nas i proszę o... Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy tego siedzącą, czy... Chyba tak, myślę, że siedzącą. Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję przede wszystkim organizatorom za możliwość udziału w tej dyskusji. Dziękuję bardzo za zaproszenie. No, spotyka mnie też wielki zaszczyt i nie ukrywam, też wielka przyjemność zabierania głosu jako pierwszy. To też daje ten wielki przywilej, bo jako pierwszy mogę zaproponować pewną perspektywę, pewien punkt patrzenia, pewien punkt widzenia i ujmowania także intelektualistów, bo jest to i pojęcie, i kategoria stosunkowo mocno rozmyta, zwłaszcza jeśli chcielibyśmy postarać się ujmować ją właśnie socjologicznie. Dlatego też winienem jestem państwu przede wszystkim na początku wyjaśnienie co do pewnej perspektywy właśnie definicyjnej, chociażby z tego względu, że nie jestem historykiem, jestem właśnie socjologiem i być może specyfika tego patrzenia no, będzie nieco inna. Celem też troszeczkę tego mojego głosu będzie jakby zarysowanie, nakreślenie jakby całego zjawiska intelektualistów, można powiedzieć no, w długim dystansie, chociaż tak jak z pewnego tytułu, który tutaj państwu przedłożyłem, mówiącym, że jest to krótka historia polskich intelektualistów. I ta krótka historia, chociaż to jest to może stwierdzenie dość dyskusyjne, ta krótka historia po pierwsze wiąże się z tym, że rzeczywiście jest to dość krótki, moim zdaniem, okres czasu występowania tej kategorii społecznej. Chociaż jest w tym stwierdzeniu także pewna presupozycja mówiąca o tym, że ta historia dobiegła już końca lub no, mówimy o jakimś kresie tej historii. Ale myślę, że te zagadnienia akurat pozostawiam już na panel dyskusyjny, bo być może tam będzie to odpowiednie miejsce na to, żeby porozmawiać, czy ten kres rzeczywiście już nastąpił. Ja już do tego odnosić się nie będę. Natomiast jeśli chodzi o perspektywę definicyjną, wydaje mi się, że można generalnie wyróżnić 3 spojrzenia na intelektualistów, 3 rozumienia tego pojęcia. Pierwsze, najbardziej szerokie, które łączy zazwyczaj no, całą kategorię twórców kultury generalnie, to jest jeszcze ujmowanie intelektualistów no, charakterystyczne nawet dla klasyków socjologii, czy Saint-Simon, czy Weber, no, właśnie tym mianem określali no, depozytariuszy kultury, depozytariuszy wartości, czy narodowych, czy właśnie tych, którzy mają pewną misję odnoszenia się wartości uniwersalnych poprzez twórczość właśnie kulturową. A więc to kategoria była bardzo szeroko rozumiana. Dzisiaj zastanawiam się, czy no to rozumienie już nie jest nie do końca adekwatne, zwłaszcza w tak silnie zdemokratyzowanej kulturze, kiedy no, twórcą kultury właściwie może być w jakimś sensie każdy, to znaczy każdy zaczyna tworzyć, z tymi wytworami się dzielić, a z drugiej strony no, często to tworzenie kultury jest pewnym tylko uzupełnieniem codziennej działalności, często bardzo innej. I to uzupełnienie właśnie no, związane, to znaczy tworzenie kultury nie jest już pewnym podstawowym źródłem utrzymania bardzo często. Można nawet zażartować, że pewnym uzupełnieniem tworzenia kultury jest też w tym sensie, to uzupełnienie jest także nawet w świecie nauki, to tworzenie jest uzupełnieniem tylko działalności takiej administracyjno-biurokratycznej i dydaktycznej. Bardzo często tak to wygląda niestety.
Inne rozumienie tego pojęcia to jest nieco węższe, kiedy mówimy o pewnej elicie, to znaczy o wybitnych twórcach kultury, przy czym nie do końca wiadomo, na czym miałaby ta wybitność polegać, albo przynajmniej jest pewien spór co do tego, no, gdzie jest ta granica tej wybitności. Mówi się też tak, że i pojawia się tutaj ten polski, wybitnie polski kontekst, czy środkowoeuropejskiej, a mianowicie pojęcia inteligencji, tej warstwy inteligenckiej. No, jako tego kontekstu tworzenia się też po tej kategorii intelektualistów. Wiemy, że właściwie na Zachodzie bardzo często oba słowa używane są zamiennie. Tu w Polsce jednak no, z tej polskiej perspektywy no, staram się naświetlać, że to są zupełnie dwie odrębne, może nie odrębne, ale dwie uzupełniające się, powiedziałbym, dwa uzupełniające się pojęcia intelektualistów moglibyśmy rozumieć właśnie jako pewną taką elitę inteligencji. Przy czym to właśnie przy tym rozumieniu, no, którym nazwałbym to rozumienie takimi intelektualistami in spe, to znaczy takimi potencjalnymi, w tym sensie, że jest to pewien rodzaj właśnie wybitności, ale brakuje kryteriów, żeby rozstrzygać, co, no, kiedy możemy mówić wreszcie o intelektualiście, czy tytuł profesora już wystarczy. Czy jednak jeszcze, czy doktor też już może być intelektualistą i to są te braki tego typu rozumienia. W końcu trzecie rozumienie mi najbliższe wprowadza tutaj jeszcze jeden dodatkowy wymiar, w której w konfrontacji z tym wymiarem powstaje właśnie ta kategoria intelektualisty. To rozumienie jest też bliższe przede wszystkim temu, jak intelektualistów postrzegano także we Francji w związku z aferą Dreyfusa, a więc pojawia się też ten wymiar polityki i jakby tego starcia z polityką jako właśnie tych dwóch wymiarów, kultury i polityki, na których właściwie, w stosunku do których postać intelektualista się tworzy. Można się odnieść też do takiego właśnie stwierdzenia Pierre Bourdieu, francuskiego socjologa, który mówił o tym, zajmując się właśnie aferą Dreyfusa, pisząc o tak zwanym wynalezieniu intelektualisty. On mówił, że właściwie tego intelektualisty nie da się zrozumieć, nie da się ująć, dopóki będzie się tą kategorię rozpatrywać w takiej alternatywie wymuszonej właśnie kultury czystej polityki, czy autonomii zaangażowania, dlatego że jest to postawa, która przekracza tę autonomię, która narodziła się w i dzięki właśnie tej opozycji, to znaczy jego działalność właśnie w świecie kultury pomógł zbudować autorytet, uznanie społeczne i ten autorytet na tyle jest silny. Z jednej strony jest to uznanie no, na mocy właśnie uznania przez tych, którzy są uznani, to znaczy właśnie na mocy pewnych reguł, które tworzy świat kultury, tak jak w świecie nauki, to naukowcy decydują o tym, czy dana praca jest ciekawa, ma sobie wystarczającą jakość. Tak samo właśnie w świecie kultury, także w innych dziedzinach, to inni twórcy decydują o tym, czy coś nabiera wysokiej jakości, czy nie. Ale oczywiście jest to też to uznanie związane z rolą publiczności i z tym, czy dany autor no, nabiera pewnego zasięgu większego i staje się tym autorytetem szerszym, nie tylko wąsko rozumianym. I dopiero pozyskanie takiego autorytetu daje możliwość takiemu twórcy wejście w pewną sferę polityki. Oczywiście polityki rozumianej bardzo szeroko, w sensie republikańskim, co znaczy państwo to my, obywatele, polityka to, co nas dotyczy. I tutaj powiedziałbym, że poza tymi kryteriami, z jednej strony właśnie posiadania pełnienia tej roli społeczno-zawodowej twórcy kultury, tego autorytetu twórcy kultury, byłyby też takie dwa kryteria jak właśnie aktywność publiczna, przy czym ta aktywność byłaby rozumiana jako aktywność skierowana w stronę publiczności, nacechowana właśnie próbą przekonania tej publiczności, to znaczy no, jego wpływu, wpłynięcia na tą publiczność. I drugie, no właśnie zaangażowanie ideowe, używając tutaj określenia Janusza Goćkowskiego, które wyraża się właśnie w pewnej manifestacji określonej moralności, tego typu zaangażowanie. I wydaje mi się właśnie, że to trzecie rozumienie jest też najbardziej adekwatne do polskiej rzeczywistości, właśnie w tym kontekście inteligencji, chociaż zdaję sobie sprawę, że jest to kwestia właśnie pod dyskusję i chętnie ją oczywiście podejmę.
Mówiąc natomiast o krótkiej historii polskich intelektualistów, chociaż kwestia genezy i początku, wydaje mi się, że możemy tutaj te dwa zagadnienia jakby rozróżnić, bo mówiąc o genezie intelektualistów, oczywiście moglibyśmy mówić o wielu różnych czynnikach, które wpłynęły na powstanie tej kategorii. I tutaj no, z jednej strony moglibyśmy powiedzieć o samym pojęciu, które zresztą pojawiło się w języku polskim w bardzo podobnym czasie jak słowo inteligencja, natomiast nie zyskało aż takiego rozgłosu, nie zyskało takiej popularności czy uznania. Ono się pojawiało w ogóle w owym czasie bardzo sporadycznie, a jeżeli już najczęściej w kategoriach takich czysto opisowych dla podkreślenia jakichś wyjątkowych zdolności intelektualnych, no właśnie danych osób. Natomiast nie miała charakteru takiego pojęcia, którym określamy całą grupę społeczną, kategorię jakąś, czy w sensie zwłaszcza funkcjonalnym. I tutaj dlatego możemy też powiedzieć o pewnej, szukać pewnej genezy w postawie indywidualnej. To znaczy, no tak jak moglibyśmy w sensie takim już globalnym szukać postawy intelektualisty, czy takich pierwszych intelektualistów, praintelektualistów, gdzieś tam już nawet w starożytności, bo to nie na darmo przytaczana podróż z Platona do Syrakus przytaczana była, czy wypominana w jakimś sensie Heideggerowi, kiedy wrócił na uniwersytet po upadku III Rzeszy. Ale tak samo w polskiej tradycji moglibyśmy szukać tej genezy, takich postaw, które no, cechowały się pewną odwagą cywilną, autonomią myślenia, krytycyzmem i tego typu postawy przytaczać. No i właśnie, czy to już by był, czy byśmy sięgali, no chociażby, czy jakiś Hugo Kołłątaj, czy moglibyśmy mówić o jakimś Stanisławie Brzozowskim, czy może dopiero Antonim Słonimskim, prawda? Czyż też rozumiem pewne kontrowersje, które z każdą być może z tych postaci gdzieś tam się wiązały. Ale w końcu też jest trzeci element, gdzie moglibyśmy taką genezę nakreślić, a więc wtedy, kiedy powstała pewna kategoria społeczna, zwłaszcza wyróżniona funkcjonalnie, a więc poprzez pewną rolę, którą pełni w życiu społecznym, a nie tylko zawodowo. I tutaj pojawia się dopiero moment właśnie powojennej, rzeczywistości powojennej. Podobnie to jest takie zdanie rzucone przez, zdaje się, Piotra Wierzbickiego w ankiecie Arka na początku lat 90. właśnie do kilkunastu przedstawicieli polskiego świata intelektu, tych najważniejszych, czy jednym z takich bardziej rozpoznawalnych. Pytając właśnie o rolę inteligencji, o rolę intelektualistów, o to, czy czują się inteligentami, intelektualistami, to większość, zdecydowana większość z nich czuła się inteligentami i to deklarowała, natomiast prawie nikt nie czuł się intelektualistą. Chociaż gdybyśmy tutaj próbowali rozstrzygać, myślę, że większość z nich, prawie wszystkich byśmy za intelektualistów uznali. Natomiast Piotr Wierzbicki rzucił, że przed wojną nie było intelektualistów, właśnie była tylko inteligencja. Tak samo, kiedy ktoś się odnosił już do intelektualistów, od razu, tak jak Tomasz Trzembosz rzucił wówczas, że nie, intelektualistą nie jestem, nie byłem ani w PPR, ani w PZPR, prawda? Więc generalnie wszyscy odnosili się, już mówiąc o intelektualistach, odnosili się od razu do doświadczeń socjalizmu. No, jakby tylko to określało właśnie mówienie o intelektualistach, właśnie ten socjalizm. Podobnie zresztą z pojęciem, o czym nie powiedziałem wcześniej, to znaczy to pojęcie nagle zyskało właśnie drugą młodość, stało się popularne, no właśnie po wojnie, właściwie od działań nawet władz, od ówczesnych władz i to one zaczęły jakby trochę tę modę na intelektualistów w Polsce, znaczenie tego pojęcia nawet. I w końcu, jeżeli mówimy o początku intelektualistów, ja bym właśnie wskazał jako początek PRL. Powiedziałbym nawet, że polski intelektualista jest zrodzony z PRL-u, to znaczy w starciach z PRL-em. Niekoniecznie są jakby tutaj od razu dwie odcienie tego funkcjonowania w PRL-u i tej figury. Pierwszym początkiem, takim symbolicznym, mógłby być właśnie wspomniany kongres, którego 70-lecie, czyli z okazji tego 70-lecia się dzisiaj spotykamy. I on jest też takim symbolicznym, właściwie no, symbolicznym odcieniem jednej strony mierzenia się z tym PRL-em, a drugi wymiar byłby to, czy drugim początkiem byłby rok 1964, list 34, jako jeden, właściwie pierwszy
Pierwszy taki oficjalny, chociaż początkowo nieoficjalny, tylko skierowany bezpośrednio do władz, bez udziału publiczności szerszej, ale pierwszy taki oficjalny, w tym sensie podpisany z nazwiska protest bezpośrednio skierowany właśnie do władz twórców kultury. I też bardzo symptomatyczny jest ta data, dlatego że następuje to jeszcze przed listem do partii Kuronia Modzelskiego, przed listem biskupów, przed rokiem 68, który uważany jest często też za pewien rodzaj właśnie obudzenia się środowiska twórczego, a jednocześnie jest to taki głos odchodzącego pokolenia właśnie Kotarbińskiego, Osowskich, i to są te postaci, które no, poczuwały się jeszcze w jakiś sposób dać sygnał, dać swoje jakby takie ostatni głos, ostatnie jakby świadectwo no właśnie pewnej moralności. A jednocześnie odniesienie się, to jest bardzo krótki przecież liścik napisany na serwetce przez Słonimskiego, ale to środowisko generalnie przygotowywało się już do tego listu wcześniej, tylko nie do końca była zgoda co do jego treści. W końcu taka właśnie szybka decyzja i ten treść powstał. I chociaż ona bezpośrednio odnosi się jakby do cenzury, do pewnej wolności tworzenia, to podejmuje też pewne zagadnienia uniwersalne czy wartości uniwersalne i nabiera bardzo szybko znaczenia politycznego. I stąd zrodzeni z PRL-u, nawet nie tyle w PRL-u, ale właśnie zrodzeni z tych starć, ze zmagań z tym systemem i zmagań bardzo różnie, stąd te różne odcienie, bo jak właśnie wiemy, bardzo szybko, bardzo często mówiąc o intelektualistach, od razu jest przypominany właśnie zniewolony umysł, heglowskie ukończenie, hańba domowa itd., itd. Ale z kolei właśnie potem to, co wiąże się z listami otwartymi, z opozycją, z działalnością opozycyjną. Dlatego mówiąc o zaangażowaniu intelektualistów, powiedziałbym właśnie o takich trzech etapach tego zaangażowania. Pierwszy etap to jest właśnie związany mimo wszystko z pewną afirmacją tej powojennej rzeczywistości, z tym, co zwłaszcza też było odpowiedzią na starania władz pod końca lat 40. czy drugiej połowy lat 40., gdzie rzeczywiście władza w sposób bardzo sprytny jakby prowadziła taką politykę otwartości, bardzo dużo inwestując w kulturę, dużo też, no, traktując przede wszystkim twórców bardzo poważnie. Są też dokumenty takie, zdaje się, z jednych z posiedzenia właśnie Komitetu Politycznego, gdzie Gomułka mówi bardzo o, no właśnie, że musimy tę inteligencję polubić, musimy ją włączyć w budowanie tego systemu, i widać na samym początku, że właśnie bardzo mocno, bardzo poważnie traktuje się twórców, starając się właśnie podnieść do takich rangi urzędników państwowych, do osób, które mają mieć no, zapewnione pewną też pewną swobodę twórczą początkowo, co jest w wielu świadectwach, w listach. Możemy przeczytać o tym, że no, w drugiej połowie lat 40. Rzeczywiście następuje pewne ożywienie intelektualne. Wiele osób mówi, że nic tutaj nikomu, nikt nie nakazuje. Oczywiście jest pewien rodzaj poglądów, nie można atakować tej władzy, ale generalnie można robić, co się chce, czy można pisać, tworzyć w taki sposób, jaki się chce. No oczywiście to zaraz po głównie tym kongresie też zjednoczeniowym nastąpiła zupełnie odmiana tej polityki kulturalnej i stąd też bardzo trudne momenty polskich twórców. Tutaj ten okres jakby kończy się w jakimś sensie, tutaj są też te momenty, które już nie chciałbym tutaj też za dużo po kolei jakby całej tej historii tutaj jakby śledzić i mówić o wszystkich ważnych wydarzeniach, bo to też oczywiście polski październik, czy duch października jest bardzo ciekawym momentem, dlatego że no jakby od środka następuje no próba jakby właśnie pewnej szerszej dyskusji o ożywienia intelektualnego, i w tym wypadku jest to taki przykład, że jednak taka postawa twórców, dążenia do tej pewnej swobody, nawet w określonej doktrynie, w określonych nawet w pewnym systemie doktrynalnym czy dogmatycznym, no jednak jest potrzeba pewnych eksperymentów myślowych, pewnych działań ożywczych. I tutaj twórcy wówczas, no, tak generalizując, tego typu bardzo często, czy na uniwersytetach właśnie, jakieś takie próby tego podejmowali, spotykając się z coraz no, mocniejszą reakcją ze strony władzy. I drugim takim etapem byłaby właśnie ta działalność opozycyjna, czy te początki, które już wspominałem wcześniej, tym listem 34 właściwie się rozpoczęły. Później bardzo ta kwestia
sygnowania listów otwartych stała się zresztą bardzo popularna w latach 70., to zwłaszcza przy wpisywaniu do konstytucji, no generalnie przy pracach nad konstytucją, bo tych kwestii spornych tam było bardzo wiele tak naprawdę, nie tylko te, o których się zawsze najczęściej w tym przypadku mówi, ale bardzo do tego stopnia tych listów zaczęło pojawiać się tak dużo, że nawet w pewnym momencie mówiono już o pewnej dewaluacji w ogóle tego sposobu kontaktowania się z publicznością. Ale tu warto też powiedzieć, że ten okres możemy nazwać pewną właśnie taką staraniem się budowania autonomii. To bardzo często było właśnie takim próbą takiego szukania sobie miejsca przez twórców, coraz poszerzania tej autonomii, poszerzania tego miejsca do tworzenia i bardzo często dotyczyło to bardzo rzeczywiście, przynajmniej początkowo, co list 34, czy treść tego listu najlepiej świadczy, chodziło głównie o samych twórców, o to, żeby to twórcy mieli wreszcie pole do pewnej aktywności. To zresztą wyrażało się w czymś, co możemy nazwać pewną kulturą nie wprost. To znaczy, że ta początkowo szukano właśnie wyrażając się nie wprost, szukając pewnych aluzji, uciekając właśnie do pewnych gdzieś tam ukrytych sensów i wówczas ta kultura, ten sposób tworzenia kultury stawał się coraz bardziej jakby popularny i obecny wówczas w polskiej kulturze. Ale w końcu listy też spowodowały też pewne ożywienie i ta kultura nie wprost w końcu przestała wystarczać. Pojawił się w latach 70. ten drugi obieg kultury. Ten drugi obieg kultury do tego stopnia wpłynął silnie na tworzenie wówczas, zwłaszcza mówimy tu o takim świecie literackim, no bo to tutaj, czy właśnie publicystycznym, bo to tutaj ten drugi obieg mógł się najbardziej objawiać. Jakby tego typu produkty najbardziej, czy wytwory kultury najbardziej były tutaj obecne i najłatwiej miały możliwość funkcjonowania. I do tego stopnia ten drugi obieg kultury zaczął nabierać znaczenia, że pojawiło się coś w rodzaju takiego podwójnego hierarchizowania tych wytworów kultury. To znaczy z jednej strony, i to przede wszystkim też przez świat właśnie polityki, bo z jednej strony władze bardzo wyraźnie hierarchizowały te wytwory kultury, co jest ważniejsze, co jest najistotniejsze, gdzie możemy dotować, gdzie zabraniamy publikacji, a z drugiej strony takiej hierarchizacji zaczął właśnie dokonywać ten drugi obieg do tego stopnia, że nawet twórcom zaczęło wręcz zależeć, żeby właśnie wydawać w drugim obiegu, a nie w tym oficjalnym, bo już samo wydanie w drugim obiegu, a już zwłaszcza gdzieś tam właśnie w Instytucie Literackim, nadawało prestiżu tej publikacji i dawało silne, no od razu już jakąś tam silniejszą, lepszą pozycję jakby wyjściową. W końcu przerodziło się ten rodzaj w pewnej, ta hierarchizacja też mówię ze świata polityki, dlatego że doszło do tej podwójnej hierarchizacji, bo świat, jakby ten drugi obieg został wchłonięty przez tak naprawdę jakbyś ten świat opozycyjny. Ten świat opozycyjny też mamy z kolei te relacje, niektórych twórców bardzo ciężko było wówczas znaleźć się gdzieś tam po środku. I następowało bardzo też silna presja także środowisk opozycyjnych, żeby działać w tym duchu właśnie opozycyjnym, jeżeli już się publikuje w drugim obiegu, to czy podpisuje właśnie listy i też coraz trudniej było odmawiać nawet podpisania listów, bo takie były też pewne właśnie ta pewna presja z tej strony i tutaj dlatego mówimy o pewnej doszło do tego podwójnego zniewolenia, tej pułapki, gdzie tak naprawdę te wytwory kultury zaczynały być już hierarchizowane nie tylko przez władzę, ale także przez opozycję. I ta synergia, ten splot kultury i polityki był bardzo, bardzo wówczas wyraźny. Trzecim etapem w końcu była sama transformacja. Tutaj to, co zresztą Timothy Galtonasz określił nawet jako rewolucją intelektualistów. I też zaangażowanie bardzo specyficzne, które się też wzięło już z samej Solidarności, oczywiście z ruchu opozycyjnego. I sam, kiedy przyjrzymy się kształtowi Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ Solidarność Lechu Wałęsie, zobaczymy, jak znaczna część tego komitetu to byli właśnie twórcy, których jak prześledzimy też biografię, historię, bardzo mocno właśnie w czasie transformacji zaangażowali się wówczas w takie realne już życie polityczne, życie partyjne, startowali w wyborach
i tutaj bardzo silnie właśnie też politykę. I tutaj też ta synergia świata kultury, świata polityki nastąpiła, z której chyba po dziś dzień dosyć ciężko się jakby wyrwać. I wpływa to także na dzisiejsze dyskusje i spory, można powiedzieć, o dużych jakby, no takich dużych homologiach między tym między stanowiskami w świecie kultury, w świecie polityki jest bardzo często przekładalne. Chociaż oczywiście troszeczkę jest w tym może pewnego generalizowania. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, o jednym wątku, mianowicie właśnie o listach otwartych, dlatego że jest to, chociaż jest to tradycja na przykład przede wszystkim rozpoczęta przez to Emila Zolę, jego słynne Oskarżam i zaraz potem Manifest Intelektualistów, to ta tradycja jest właśnie bardzo mocno obecna także w Polsce i w polskim życiu publicznym. Ten list 34, chociaż były też nawet w II Rzeczypospolitej pewne czy reakcje na zwłaszcza na jakieś wystąpienia antysemickie właśnie ze środowiska naukowego, czy Miłosza był list do ludzi kultury, ale to wszystko nie miało aż takiego znaczenia, była też obrona samego Brzozowskiego. Natomiast no dopiero właściwie ten PRL, a tak przede wszystkim właśnie ten list 304 dał ten początek takim bardzo, listą otwartą o bardzo dużym znaczeniu politycznym. I ta tradycja przetrwała i także po III Rzeczpospolitej. Tych listów otwartych w III Rzeczpospolitej było bardzo dużo. Do roku 2014 w pierwszych 25 latach, biorąc pod uwagę tylko Gazetę Wyborczą i Rzeczpospolitą, czyli dwa te tytuły, których była ciągłość od 89, a jednocześnie które no, były tytuły, które były wówczas najbardziej znaczące, jeśli chodzi o ten rynek medialny, no opublikowano 250, mniej więcej prawie 250 listów otwartych, pod którym podpisało się około 3000 osób. No, z czego, gdybyśmy mieli wyróżnić takich ludzi najaktywniejszych, około 400 właśnie twórców podpisywało tę listę, listy otwarte przynajmniej trzykrotnie w tym czasie. Bardzo często jest też tak, że listy publikowane w Rzeczypospolitej i w Gazecie Wyborczej nie pokrywały się ze sobą. To znaczy była to duża świadomość tego, gdzie publikujemy, no i oczywiście kto podpisuje. Już list, jakby historie wokół listu 34 pokazują, że no, ten list miał pewien rodzaj takiego towarzyskiego rejestru. I tak samo kiedy nawet no właśnie biorąc pod względem pewne współpodpisywanie tych listów otwartych już w III Rzeczpospolitej, można bardzo ciekawie zauważyć, chociażby no, za pomocą tej analizy skupień, zobaczyć jak często właśnie wspólne środowiska podpisywały te listy, jak rzadko była to taka perspektywa zupełnie uniwersalna, łącząca, co miało miejsce rzeczywiście w czasach PRL-u. Starano się dobierać osoby z różnych środowisk o pewnych bardzo wysokich, już prestiżowych pozycjach. W III Rzeczypospolitej mamy bardzo wyraźny właśnie podział środowiskowy. I tu jeszcze tak konkludując, z samych listów też już wynika, że po pierwsze no, intelektualiści bardzo działają przede wszystkim kolektywnie, to znaczy działają w masach, działają w pewnych grupach i wtedy czują się najsilniejszy. To jest ten głos, to ten głos wspólny, kolektywny robi ten największy ferment, czy robił właśnie być może, raczej powinniśmy mówić w czasie już przeszłym. Druga rzecz to właśnie coś, co zauważalne jest pewna właśnie środowiskowość. Coś, co nawet Hałasiński pisał o środowiskach inteligenckich, taka bardzo wyraźna hermetyczność, zamknięcie czy środowiskowość właśnie także tego typu protestów. I trzecia rzecz, inteligenckość też w tym sensie, że jeżeli przeanalizujemy sobie treść tych listów otwartych, które w III Rzeczypospolitej były publikowane, to zdecydowana większość z nich, chociaż na przykład kiedy Bourdieu pisał o listach otwartych, to on pisał, że intelektualiści no, siłą rzeczy podejmują sprawy tych najsłabszych najczęściej, czy stają w obronie tych najsłabszych, zdominowanych, bo taka jest ich rola, odnosząc się też do jego teorii, jakby, no, bo oni pełnią też w tym polu władzy rolę zdominowaną i też starają się tych zdominowanych generalnie w całym polu społecznym gdzieś tam ich interesy reprezentować, czy ich głos podejmować. W Polsce nie, tak nie jest. To znaczy listy otwarte są bezpośrednio jakby taką emanacją środowiska, właśnie świata kultury. Stoją one jakby w interesie świata kultury, najczęściej w obronie konkretnych instytucji, konkretnych osób oczywiście też, ale wszystko dotyczy to świata kultury, środowiska właśnie tego kulturowego, czy środowiska twórców kultury bezpośrednio, czy generalnie interesów inteligencji po prostu. Co jakoś może korespondować z bardzo kontrowersyjną tezą
Tomasza Zaryckiego hegemonii inteligencji, także jeszcze dzisiaj, ale to już pozostawiam do dyskusji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Przyznaję się, że notowałem sobie wiele uwag tutaj, ale myślę, że zgodnie z planem, który mamy w naszym zaproszeniu, na dyskusję przyjdzie czas po ostatnim wystąpieniu w tej części. Natomiast nie wiem na ile w ramach pewnego krótkiego zupełnie podsumowania tego, co pan tutaj mówił, wydaje się, że zarysowały się przynajmniej takie trzy pola, które zostały przez pana poruszone. Po pierwsze, budował pan tutaj swoiste pole semantyczne wokół pojęcia intelektualiści, co się z tym wiąże, tam padło mnóstwo terminów dookreślających w ciągu jakby całego tego pańskiego wystąpienia, łącznie z tym ostatnim dotyczącym zbiorowego działania. Już sobie dopisałem takie słowo używane jako słowo pejoratywne, używane pod adresem ludzi, którzy tak zbiorowo działają jak pewien, i to w publicystyce, szczególnie kilka lat temu, pewnego nurtu się bardzo często pojawiało. Z drugiej strony bardzo istotny element, to znaczy związek tego świata intelektualistów, inteligentów ze światem w ogóle, a ze światem polityki w szczególności. Myślę, że to jest taki element, który tutaj wybrzmiał w bardzo też ciekawy, jak zauważyłem, sposób, bo to nie dotyczyło tylko i wyłącznie przeszłości. Nie dotyczyło tylko tego spojrzenia takiego retrospektywnego, ale także współczesności, bo my się z tych rzeczy nie jesteśmy w stanie wyzwolić. Tak? To jest pewnego rodzaju uwarunkowanie, kontekst, w którym się po prostu funkcjonuje. No i trzeci element istotny, który został przeze mnie tutaj zauważony, bez wchodzenia w szczegóły, to po prostu sam opis pewnych zjawisk, które miały miejsce na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat, tej krótkiej, jak pan w swoim tytule referatu napisał, krótkiej historii polskich intelektualistów. Ja sądzę, że państwo również poczyniliście różnego rodzaju spostrzeżenia i przyjdzie na nie czas, tak jak powiedziałem, w części dyskusyjnej. Natomiast teraz niezmiernie miło mi zaprosić tutaj do prezydium pana profesora, doktora habilitowanego Jakuba Tyszkiewicza z Uniwersytetu Wrocławskiego i zapowiedzieć jego wystąpienie. Wrocław w dniach Światowego Kongresu Intelektualistów 1948-48 roku. Zanim oddam mikrofon, to jeszcze taka mała uwaga. Ja mieszkam we Wrocławiu lat 20, w tej chwili już 5, więc taki okrągły jubileusz w tym roku obchodzę. Nie, 20, przepraszam, skłamałem, 28 lat mieszkam we Wrocławiu i przez te 28 lat mieszkania we Wrocławiu i pod Wrocławiem tak mi się wydaje, że nawet w samym mieście mamy zbyt mało Wrocławia i dlatego cieszę się na to pańskie wystąpienie i na ten referat, bo to zainteresowanie Wrocławiem jako miastem, środowiskiem, wiedza na temat tego, i to nie dotyczy tylko okresu sprzed 6 maja 1945 roku, ale właśnie, co ciekawe, także tego okresu późniejszego, no nie stoi chyba na najwyższym poziomie. Nie wiem, może to jest tylko moje wrażenie. Dziękuję bardzo. Po raz pierwszy siedzę w takim fotelu i mam coś przedstawiać, także proszę wybaczyć, czuję się trochę niezręcznie. Wygląda na wygodny, ale tak do końca nie jest. Nie jest. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Proszę państwa, postaram się państwa przekonać, że porozmawianie o Kongresie Intelektualistów tutaj w mikroskali wrocławskiej, no może też jest warte grzechu, a ponadto trzeba pamiętać, że tutaj niewątpliwie zorganizowanie Światowego Kongresu Intelektualistów w obronie pokoju właśnie w poniemieckim Breslau miało swoją wymowę polityczną, zatem i od polityki tutaj też nie uciekniemy. Także może nie będzie to opowieść o samym Wrocławiu, chociaż ten Wrocław będzie się tu cały czas przewijał. Jak państwo już dobrze wiecie,
pod koniec sierpnia w upalne dni panujące wtedy we Wrocławiu. Odbył się w głównej auli Politechniki zjazd intelektualistów z całego świata. Niewątpliwie zorganizowanie takiej wielkiej imprezy właśnie tutaj nie byłoby możliwe bez splotu korzystnych czynników, które towarzyszyły temu miastu właśnie w 1948 roku. Światowego Kongresu prawdopodobnie nie byłoby właśnie tutaj, gdyby nie fakt podjęcia jesienią poprzedniego roku decyzji o stworzeniu we Wrocławiu prestiżowej, ogromnej wystawy propagandowej, wystawy ziem odzyskanych, która miała pokazać 3 lata, jak to mówiono wtedy, odbudowy miasta i ziem przejętych od Niemców po II wojnie światowej. Ja tu oczywiście o wystawie nie będę dużo mówił, ale trzeba pamiętać, że właśnie ta decyzja, wpompowanie w niedoinwestowany dotąd Wrocław kilkuset milionów złotych, umożliwił wiele prac w mieście, które właściwie od 1945 roku w ogóle nie cieszyło się zainteresowaniem Warszawy i w którym właściwie nie doszło od zakończenia II wojny światowej do jakichkolwiek prac, większych prac porządkowych czy jakiejś porządniejszej odbudowy. Wystawa ziem odzyskanych umożliwiła właśnie pewne działania, które oczywiście wbrew zamierzeniom tutaj lokalnych władz, zwłaszcza planistów z Biura Planu Wrocławia, miały objąć całą aglomerację. Nie, oczywiście przeprowadzono prace porządkowe, które prowadziły tylko tutaj od arterii koło dworca głównego i dworca na Dodrze, jeszcze wtedy funkcjonującego, do hal, do terenów powystawowych wokół ówczesnej hali ludowej, dzisiaj hali stulecia, gdzie była główna część wystawy ziem odzyskanych. Niemniej jednak tutaj wiosną 1948 roku doszło do odnowienia wielu elewacji, remontów sklepów, ulic, dworca głównego. Podjęto pewne prace przy odbudowie wielu gmachów, które wcześniej nie mogły się na to doczekać. Wyremontowano również parki, otwarto kina, otwarto ogród zoologiczny, otwarto Muzeum Narodowe. To wszystko były elementy, które były możliwe tylko dzięki zorganizowaniu wystawy ziem odzyskanych. Niemniej jednak tutaj istotne dla zorganizowania Kongresu Intelektualistów były także wydarzenia w czasie trwania samej wystawy, która oficjalnie została otwarta 21 lipca 1948 roku z udziałem najwyższych władz państwowych. Właśnie z tego względu, ze względu na trwanie wystawy, zorganizowano również, organizowano tutaj właściwie wszystkie ważniejsze imprezy ogólnopolskie. Tutaj chyba z najważniejszych takich pod względem politycznym należy wspomnieć o Kongresie Jedności Młodzieży Polskiej w lipcu, ale również powszechnym zjeździe historyków, ogólnopolskich zjazdach wszystkich różnych organizacji krajowych. Równocześnie wystawie towarzyszył bogaty program artystyczny i sportowy z udziałem artystów i sportowców zagranicznych, a zatem można powiedzieć, że na te 100 dni trwania ekspozycji Wrocław stał się taką tymczasową stolicą Polski. Ja wspominam o tym tak wiele, bowiem mówiąc o kongresie, musimy pamiętać o właśnie roli wystawy i decyzji o
właśnie zorganizowaniu Światowego Kongresu tutaj w tym zniszczonym mieście. Trzeba pamiętać, że tutaj ta kandydatura Wrocławia nie była do końca przesądzona. Na kongres ochotę miała i Warszawa, i Gdańsk, ale ostatecznie miało zadecydować o tym z jednej strony zdanie szefa czytelnika słynnego Jerzego Borejszy, który przeforsował kandydaturę Wrocławia, twierdząc w rozmowie ze swoim osławionym bratem Jackiem Różańskim, że zorganizowanie kongresu właśnie we Wrocławiu będzie demonstracją, bo do polskiego Wrocławia przyjedzie delegacja niemiecka, która na gruzach niemieckiego miasta będzie wzywała do zachowania pokoju. Z drugiej strony wiemy z relacji francuskiej komunistki, jeszcze wówczas francuskiej komunistki Dominique de Santi, że decyzja o, że kandydatura Wrocławia spotkała się z przychylnością głównego ideologa Stalina Żdanowa, który stwierdził, że to, który zresztą początkowo niechętnie był nastawiony do idei samego kongresu, że właśnie impreza zostanie zorganizowana we Wrocławiu, na terenach przyjętych od Niemców. Wydaje się, że do ostateczną decyzję podjęto w początkach czerwca, w czasie obrad Komitetu Polskiej Komisji Organizacyjnej Kongresu, gdzie stwierdzano, że wiadomo już, jakie miejsce, gdzie odbędzie się to spotkanie. Umiejscowienie kongresu właśnie w stolicy Dolnego Śląska miało zaakcentować polskość Wrocławia i jej rozwój kulturalnego, że Polacy przejęli Wrocław jako ośrodek kulturalny i jednocześnie udowodnić Zachodowi, że tu nie jest, że Wrocław w rękach Polaków nie stał się pustkowiem. Już wówczas Wrocław miał odegrać ważną rolę w akcji propagandowej, mianowicie właśnie w mieście w czasie obrad Światowego Kongresu Intelektualistów miał być pokazany polski dorobek kulturalny na trzech polach: nauki wyższej, sztuki i wydawniczym. W związku z tym zorganizowano specjalne wystawy plastyki i książki. Miały być przygotowane broszury o historii dniu dzisiejszym Wrocławia oraz o uniwersytecie, a także opublikowane wydawnictwo Życie na ziemiach odzyskanych, które moim zdaniem ostatecznie nie doczekało się edycji. Również pewne kontrowersje dotyczyły, gdzie w samym Wrocławiu mają się odbywać obrady. Ostatecznie zdecydowano właśnie, że będą się one odbywały w gmachu Politechniki, co wiązało się z faktem, że aula Leopoldina była ciągle jeszcze, czy sam gmach główny Uniwersytetu nie był do końca odbudowany. Jednocześnie warto podkreślić, że od razu założono, że impreza nie będzie upolityczniona w takim sensie, że nie wezmą w niej udziału władze państwowe, czyli te, które otwierały samą wystawę ziem odzyskanych. Jeszcze co prawda w lipcu trwały pewne dyskusje, czy Wrocław jest gotowy do przyjęcia dużej liczby gości zagranicznych. Wskazywano z jednej strony na zniszczenia ciągle istniejące we Wrocławiu, z drugiej też wskazywano na konkurencję wystawy, a dokładniej dużej grupy gości, które przybywały na wystawę codziennie, czy kwestie logistyczne odgrywały tu najważniejszą rolę. Czy uda się znaleźć lokum dla wszystkich gości zagranicznych? Z tego względu zmniejszono grupę intelektualistów z planowanych ponad 1000 osób do 400 najwybitniejszych
luminarzy świata nauki i kultury. Sam Boryśa w wywiadzie dla Słowa Polskiego powiedział, że ważne jest nie łóżko i stół, lecz to, co się będzie działo na sali obrad. Tutaj należy jednak zdać sobie sprawę z tego, że właściwie samej organizacji kongresu towarzyszyła duża improwizacja wrocławskich uczonych, luminarzy, którzy mieli kontakty ze swoimi kolegami z zachodu. Proszono, aby przyjmowali ich czy nocowali u siebie w domu. No tutaj właściwie do samego otwarcia panował dość duży chaos organizacyjny, ale ostatecznie udało się to wszystko zapiąć na ostatni guzik, trzeba to przyznać. I rzeczywiście już od mniej więcej połowy sierpnia we Wrocławiu dało się zauważyć elementy związane z zbliżającym się kongresem. Już 18 sierpnia przybyło z Paryża kilka skrzyń z malarstwem francuskim, w tym gobeliny i ceramiki Pabla Picasso, który uczestniczył przecież w kongresie. Otwarto także wystawę książki radzieckiej, natomiast nie pozwolono na podobne wystawy, które planowali zorganizować Anglicy i Włosi. W momencie już otwarcia kongresu Wrocław rzeczywiście stał się wielojęzyczną wieżą Babel. W całym mieście zostały wywieszone transparenty z napisem "Pokój w różnych językach", a na drogach czy ulicach prowadzących, szlakach prowadzących na Politechnikę pojawiły się małe srebrne globusiki ze strzałkami, które miały wskazać delegatom, gdzie będą obrady. Jednocześnie przed samym gmachem Politechniki Wrocławskiej został ustawiony ogromny globus, kula ziemska, symbol kongresu. Jednocześnie na czas trwania tego wielkiego wydarzenia włączono 2000 lamp gazowych i elektrycznych, co nie było częste nawet w czasie trwania wystawy Ziem Odzyskanych. Oczywiście zrobiło to dobre wrażenie na uczestnikach. Jedna z dziennikarek francuskich pisała z entuzjazmem, że naprawdę Wrocław jest miastem, wielkim miastem, które powoli podnosi się z ruin i w tych ruinach wszędzie wyłaniają się goście zagraniczni, przedstawiciele świata żyjącego. Ruiny stają się nagle ożywione, cienie, które już nie są cieniami. Miasto jest gotowe, miasto odrodziło się na nowo. Tutaj ja nie będę wchodził szerzej w sam przebieg kongresu. Wspomnę tylko, że Wrocław w przemówieniach intelektualistów pojawiał się dosyć rzadko. Jeden z francuskich pisarzy stwierdzał, że spójrzmy na Wrocław, cudem polskiego wysiłku odbudowany, spójrzmy na te ruiny, czyż nie jest to tło właściwe dla kongresu pokoju, czyż nie są one milczeniem dającym świadectwo. Bardziej ideologicznie Wrocław potraktował Fadieje, przedstawiciela radzieckich, który następnego dnia zasłynie tym słynnym porównaniem luminarzy zachodnich do hien i szakali. Słynne wystąpienie, które doprowadziło niemal do zerwania kongresu. On w inauguracyjnym przemówieniu stwierdzał jednoznacznie: Breslau, który jeszcze przed 3 laty był potężną twierdzą faszyzmu, zmienił się dziś w polski Wrocław. A radziecki historyk Tarle to wtórował mu, twierdząc, że kongres we Wrocławiu jest odpowiedzią dla rewizjonistów niemieckich zasłaniających się płaszczykiem socjaldemokracji. A zatem widzimy tutaj silne elementy również już
propagandowe, nowej propagandy radzieckiej widocznej od 1948 roku. Picasso, który przybył do Wrocławia po południu i lądował na lotnisku na Pilczycach czy na Gondowie już nieistniejącym, gdzie ruiny zasłoniono specjalnie wysokimi rusztowaniami, stwierdził, potraktował Wrocław czysto utylitarnie, ciesząc się, że właśnie to miasto jest pierwszym wielkim miastem europejskim, w którym odbywa się wystawa jego ceramik. Proszę Państwa, warto tutaj pamiętać, że Kongres Intelektualistów odbywał się w pewnej izolacji od mieszkańców miasta. Nawet Wojciech Żukrowski, no, którego trudno posądzić o niechęć do władz komunistycznych, stwierdzał otwarcie w jednym wywiadzie 40 lat później, że obrady były tak pomyślane, aby uczestnicy nie mieli zbyt wolnego czasu i nie spotykali się z wrocławianami, a z drugiej strony, aby wieczorem organizowano imprezy oficjalne. Intelektualiści, stwierdzał Żukowski, byli wręcz izolowani od wrocławskiego społeczeństwa. To wrażenie potwierdza relacja wówczas studenta wrocławskiego Stefana Grodzickiego, napisana w 1949 roku, który stwierdza, że szczęśliwi, którzy trzeciego dnia obrad znaleźli się wieczorem na rynku, mogli oglądać auta podjeżdżające pod rozesłane na stopniach ratusza czerwone sukno. Właściwie to wrażenie potwierdza wspomniana już Dominique de Saint-Denis, która wtedy jako dziennikarka francuskiego komunistycznego organu L'Humanité stwierdzała, i tu cytuję, wieczór szary i różowy, trochę podobny do jesiennego zmierzchu w Paryżu. Wyszliśmy na rynek, centrum miasta. Ratusz otoczony kamieniczkami, których ściany ozdobiono rzeźbami, wieżyczkami. Zainteresowanie moich towarzyszy budzą szczególnie partie ratusza gotyckiego z XIV wieku. Jak Państwo widzicie, w tej relacji właśnie nie znajdziemy ani słowa o mieszkańcach miasta. Trzeba też podkreślić, że sami intelektualiści chyba czuli się dobrze we własnym gronie, dobrze przy suto zastawionych stołach w hotelu Monopoly. Nie byli zbytnio zainteresowani kwestiami i problemami dziejącymi się za szybami tego hotelu. Właściwie jedynie przedstawiciel Stanów Zjednoczonych, delegat amerykański, przybył do siedziby Miejskiej Rady Narodowej, aby przekazać społeczeństwu wrocławskiego pozdrowienia i podziękować za nadanie Szkole Podstawowej nr 2 imienia LaGuardii. Jedyną szansę właściwie obejrzenia intelektualistów mieli uczestnicy zakończenia. Do hali ludowej spędzono 30 tysięcy osób, którzy uczestniczyli w zamknięciu, no ale pamiętajmy o tym, że to zamknięcie już w tym czasie część zachodnich uczestników kongresu opuściła Wrocław, protestując przeciwko słynnej wypowiedzi Fadiejewa, o której już wspomniałem. Wrocławianie nie do końca oczywiście zdawali sobie sprawę i nie wyczuwali tego napięcia, które towarzyszyło kongresowi, a właściwie napięcia związanego z możliwością zerwania po tej wypowiedzi Fadiejewa, kiedy delegaci zachodni zaczęli gremialnie opuszczać Wrocław. Słowo polskie oczywiście o tym nie pisało, tylko eufemistycznie wspominało o jakichś problemach i mało kto wiedział, że Berman musiał interweniować na Kremlu, żeby nie dopuścić do zerwania i żeby stonować trochę wypowiedzi delegatów radzieckich. Tego mieszkańcy właściwie też nie wiedzieli. Niemniej jednak można powiedzieć, że tutaj takim najbardziej udanym elementem kongresu związanym z Wrocławiem była wizyta na wystawie Ziem Odzyskanych i tu rzeczywiście
Nawet delegaci Zachodu byli pod wrażeniem tej olbrzymiej, rzeczywiście znakomicie, jak na owe czasy zrobionej ekspozycji. Tutaj zarówno Francuzi, jak i Anglicy podkreślali na przykład restaurację nad wodą na tyłach hali ludowej przy pergoli, gdzie mogli pożywić się do woli. Proszę pamiętać, że w Wielkiej Brytanii jeszcze w tym czasie mamy kartki na żywność prowadzone po wojnie. Wydawało się, że tu rzeczywiście stworzono wrażenie, że tu rzeczywiście sytuacja jest tak wspaniała. Z kolei Aleksander Janta w swoich dziennikach podaje anegdotę, która krążyła wśród uczestników kongresu, że wystawa ziem odzyskanych bardzo się podobała Rosjanom i postanowili urządzić podobną w Wilnie. Więc tu widzimy, że tutaj też oczywiście tym propagandowym aspektom kongresu intelektualistów towarzyszyło, czy jak gdyby natychmiast było, próbowano znaleźć jak gdyby antidotum na tą oficjalną propagandę toczoną czy tłoczoną do głów przez prasę komunistyczną w tym okresie. Niemniej jednak trzeba pamiętać o tym, biorąc pod uwagę i pamiętając o ideologicznym wydźwięku Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wrocławiu w 1948 roku, że była to największa impreza międzynarodowa właściwie w powojennej historii Wrocławia i jak dotąd właściwie podobnej się nie doczekaliśmy. Mało kto pamięta, że w 1978 roku w dekadzie Gierka próbowano zrobić coś podobnego. Zaproszono tutaj intelektualistów związanych przede wszystkim z ruchem komunistycznym z całego świata, ale w rzeczywistości wydźwięk tej imprezy z 1978 roku właściwie nie był tak duży i niewątpliwie nie odegrało to spotkanie tak dużej roli jak Światowy Kongres w Obronie Intelektualistów we Wrocławiu, o którym przecież możemy przeczytać niemal w każdym dziele poświęconym zaangażowaniu intelektualistów w ruch lewicowy czy komunistyczny po II wojnie światowej, w każdym dziele poświęconym ukąszeniu heglowskiemu, obecnemu i widocznemu, zwłaszcza w pierwszych latach po wojnie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu profesorowi za niezwykle interesujący wykład. Może jedna rzecz, która mi się nasunęła, dwie może, przy okazji słuchania tego wykładu. Po pierwsze, mimo wszystko taka konstatacja, drodzy państwo, że Wrocław z punktu widzenia propagandowego to był strzał w dziesiątkę. Tak się wydaje z punktu widzenia ówczesnych władz i wiele można zarzucać i dopisać tym władzom, natomiast akurat w tej materii wydaje się, że zadziałano profesjonalnie, tak bym to powiedział. I druga moja uwaga, czy takie spostrzeżenie, to jest to, co koresponduje też z referatem doktora Peciakowskiego, to znaczy to, co my wewnętrznie u siebie w slangu nazywamy taką bańką, w której często jesteśmy zanurzeni i nie mamy tego właściwego kontaktu ze światem zewnętrznym. I to tak bardzo sugestywnie zostało przez profesora tutaj przedstawione w ten sposób, że była uczta i niespecjalnie tych ludzi interesowało to, żeby zobaczyć, jaki ten Wrocław w rzeczywistości jest. Natomiast co do imprezy, to myślę, że druga, a to już jest znowu żart, druga tego pokroju, impreza, która się już odbyła całkiem niedawno, to chyba Euro w Wrocławiu, więc mieliśmy. Natomiast niewątpliwie, i to jest na koniec postulat, który profesor Tyszkiewicz wygłosił
jest także miły mojemu sercu, że we Wrocławiu istnieje potencjał do tego, żeby tworzyć środowisko w tej przestrzeni humanistycznej, środowisko ważne nie tylko w skali, śmiem twierdzić, kraju, ale także szerzej. Natomiast no, pytanie, jak to w rzeczywistości zrobić, bo tu jest problem, który się niestety, z którym się niestety borykamy. Potencjał w każdym razie wydaje się jest. Dobrze. Drodzy Państwo, pana profesora Mirosława Supruniuka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nie ma, ale jest jego słowo, ponieważ nadesłał nam swoje wystąpienie. I ja może poproszę panią Agnieszkę Klarman o to, aby, nie wiem, czy odczytała in extenso całość, bo to zajęłoby, w międzyczasie państwo zwróciliście uwagę, liczyłem kartki, zajęłoby 33 minuty, tam jest 11 stron. Więc myślę, że zobaczymy, jak czas nam wystarczy na dyskusję obiecaną, więc większe fragmenty zapewne tego wystąpienia. My planujemy wydanie tekstu, tak? Czy jakby tych wystąpień. Wstępnie tak, bo to żeby nie było tutaj też szkody dla pracy, która została przez pana profesora wykonana. Więc no zobaczmy, jak to się będzie w praktyce działo. Oddaję głos. Wiem, że pan profesor, który nie mógł być z nami z przyczyn rodzinnych, być może śledzi naszą relację na żywo w internecie. Także jeszcze raz przesyłam wyrazy otuchy dla pana profesora. Z góry przepraszając, że być może skróty, które poczynię, będą nieuprawnione bądź przypadkowe, gdyż tekst dostałam dopiero wczoraj, więc postaram się skracać w miarę logicznie. To jest właśnie signum online. Kongres Wolności i Kultury, odpowiedź Zachodu na Kongres Intelektualistów w obronie pokoju. Na związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy obu wydarzeniami jako pierwszy zwrócił uwagę bodaj Pierre Grémion w swojej pracy Intelligence de la Communisme, le Congrès pour la Liberté de la Culture, Paris 1950-1975. Owa koincydencja nie jest tak oczywista, gdy weźmie się pod uwagę daty obu wydarzeń. Wszelako zarówno podczas obrad pierwszego kongresu założycielskiego w czerwcu 1950 roku, jak i później licznie występujący w pracach kongresu odwoływali się do wydarzeń wrocławskich 1948 roku. Można zatem bez obaw zaryzykować następujący ciąg wydarzeń, które poprzedziły powstanie Kongresu Wolności i Kultury i w znaczący sposób wpłynęły na jego przebieg, skład personalny i podejmowane uchwały. Będą to już bez szczegółowego zgłębiania się w treść wydarzeń, o których będzie tu się wspominało, zarówno wydarzenia w bloku sowieckim, jak i powołanie Kominformu w 1947 roku i Światowego Ruchu Pokoju, jak organizacja wspomnianego Światowego Kongresu Intelektualistów w obronie pokoju i sowiecka blokada Berlina Zachodniego, oba z 1948 roku, jak i dwa głośne w Europie Zachodniej procesy polityczne w Paryżu, opisywane w prasie i radio. Wiktora Krawczenki i Davida Rousseta, które w zdominowanej przez wpływy komunistyczne Francji były wydarzeniem niezwykłym i zapowiedzią nowego patrzenia na pojałtańską Europę. Przedmiotem obu procesów był sowiecki system sprawiedliwości. David Rousset zaprosił do sygnatariuszy dokumentów Kongresu Berlińskiego między innymi takie postaci jak Martina Bubera-Neumana, Józefa Czapskiego oraz innych licznych Polaków, między innymi Jerzego Giedroycza, Łucję Glicksman i Janusza Kowalewskiego.
Kongres Wolności Kultury funkcjonował zarówno pod swoją nazwą francuską, jak i angielskim. W swoich założeniach miała to być międzynarodowa organizacja społeczno-polityczna, stowarzyszenie pisarzy, naukowców, twórców kultury, artystów i polityków, którego narzędnym celem była obrona wolności tworzenia kultury i umacnianie swobód intelektualnych przed zagrożeniami, jakie niosły ideologie i rządy totalitarne na świecie. Powstał w czerwcu w 1950 roku w Berlinie z inicjatywy amerykańskich i zachodnioeuropejskich, przede wszystkim francuskich, niemieckich i angielskich intelektualistów, głównych ideologów antykomunizmu z Sydneyem Hookiem, Jamesem Burnhamem, Danielem Bellem, Arturem Kostelerem, Ignacio Silone, Bertrandem Russellem i Melvinem Laskim na czele. Były to znaczące autorytety w świecie polityki, kultury i nauki. Działalność kongresu była na bieżąco śledzona przez polską emigrację, a informacje do niej docierały do Polski głównie za sprawą paryskiej kultury i jej publikacji książkowych. Najważniejsze założenia kongresu wyartykułowane zostały nie tyle w bardzo ogólnym manifestie, co w przyjętym w tym samym założycielskim seminarium w czerwcu 1950 roku apelu kongresu do intelektualistów zza żelaznej kurtyny. Apel ów obejmował najistotniejszą kwestię, z którą także polska emigracja starała się wkraczać do międzynarodowej polityki. To jest obecność przedstawicieli narodów pod okupacją sowiecką w gremiach decydujących o ich losach. Głównym środkiem oddziaływania kongresu na międzynarodową opinię publiczną były konferencje i seminaria naukowe, współorganizowane imprezy artystyczne, literackie i teatralne oraz wychodzące w kilkunastu językach czasopisma kulturalno-społeczne, polityczne, literackie i naukowe. Wszystkie skupiały i poszerzały grono wybitnych intelektualistów europejskich, amerykańskich, ale też australijskich oraz z krajów afrykańskich, azjatyckich i z Ameryki Południowej. W latach 1950-1967 kongres przeprowadził i współorganizował ponad 30 międzynarodowych seminariów naukowych, tematycznych, zrzeszających ponad 180 intelektualistów o światowej renomie. Seminaria odbyły się między innymi w Berlinie, Brukseli, Hamburgu, Mediolanie i kolejny raz w Berlinie. Kongres działał w kilkudziesięciu sekcjach narodowych, m.in. w Belgii, Francji, Niemczech, Indiach, Włoszech, Austrii, Wielkiej Brytanii i USA, lecz należeli do niej również przedstawiciele emigracji z krajów bloku sowieckiego, Polski, Czechosłowacji, Rumunii, Rosji oraz w mniejszym zakresie krajów bałtyckich, Białorusi i Ukrainy. Nie ulega wątpliwości, że kongres był pierwszą dużą międzynarodową organizacją intelektualistów opowiadającą się przeciw neutralności świata zachodniego wobec wydarzeń w Europie Środkowej i Azji Południowo-Wschodniej. W kontekście tematu naszego sympozjum najważniejszym akcentem swojego rodzaju odpowiedzi na wydarzenia w 1948 roku we Wrocławiu był pierwszy założycielski kongres w Berlinie w 1950 roku i od razu zaczynamy, pomimo obaw jego organizatorów, okazał się wielkim sukcesem. Był też wielkim sukcesem polskiej emigracji, która dzięki niemu zyskała swoją podmiotowość. Wśród zaproszonych na konferencję założycielską kongresu znaleźli się m.in. Józef Czapski i Jerzy Giedroycz jako przedstawiciele tak emigracji polskiej, jak i redakcji kultury. Ich podpisy umieszczone zostały w oficjalnych dokumentach berlińskiej konferencji. Podkreśleniem roli emigrantów było też i to, że otwarcie kongresu, jedno z przemówień, wygłosił Józef Czapski. Mówił po polsku i po niemiecku na zmianę. Apelował o jedność Europy, podkreślając, że jakkolwiek biorą udział w kongresie przyjaciele z Łotwy, Czech, Rosji i Polski, zabrakło przedstawicieli Rumunów, Węgrów, Ukraińców, Białorusinów, Bułgarów i innych, co jest sprzeczne z zasadniczą tezą kongresu, manifestacją kulturalnej jedności całej Europy.
Czapski miał też drugie wystąpienie, które zostało przyjęte owacją i komentowane w całej prasie niemieckiej oraz w radio i stało się najważniejszym wydarzeniem trzeciego dnia kongresu. Wszystkie media podkreślały zwłaszcza znaczenie głosu polskiego w stolicy Niemiec. Jego odczyt wydrukowany później został w całości po francusku. Na temat pod tytułem Polskim biada urzędnikom. Na temat przeciwdziałania sowietyzacji młodego pokolenia w krajach Europy Wschodniej dotyczył głównie konieczności wypracowania sposobu pomocy dla tej części młodzieży z krajów komunistycznych, która albo po II wojnie światowej pozostała na Zachodzie, albo wybierając wolność ucieka z krajów bloku sowieckiego. Czapski mówił o konieczności zajęcia się młodzieżą, konkretyzując propozycję. Załóżmy uniwersytet, chociażby na początek zarodek uniwersytetu dla młodzieży estońskiej, łotewskiej, litewskiej, polskiej, węgierskiej, czeskiej, słowackiej, bułgarskiej, rumuńskiej, albańskiej, ukraińskiej, a nawet rosyjskiej. Niech profesorami w tym uniwersytecie będą wybitni fachowcy, również stamtąd zbiegli. Niech będą także uczeni z zachodniej Europy i Stanów. Koncepcję utworzenia uniwersytetu i wystąpienie Czapskiego poprzedziła inna uchwała kongresu, która wpłynęła na porządek drugiego dnia obrad. Jej inicjatorem była Centrala Szkolnictwa Polskiego w Hochstorf w Niemczech, choć faktycznie pomysłodawcą Jerzy Giedroycz i Kultura. Inicjatywę tą poparli Czapski, Giedroycz, Kowarna, Epinej, Nabokow, Rosset i Silone. Dotyczyła niebezpieczeństwa wynaradawiania dzieci z krajów bloku sowieckiego i konieczności stworzenia dla nich szkół dwujęzycznych. Obie inicjatywy rozpatrywać należy jako pewną całość i konsekwencje przyglądania się losom wychodźców polskich, głównie w Niemczech i Francji, od pierwszych lat powojennych. Prasa emigracyjna, w tym również Kultura, alarmowała o konieczności rozwiązania problemów depów, relacjonując m.in. pełne obietnic wystąpienia Roberta Rocheforta na zjeździe pisarzy katolickich w Paryżu w kwietniu 1948 roku i trudności adaptacyjne dipisów w krajach osiedlenia. Kongres dawał szansę zjednoczenia starań emigracji z Europy Środkowo-Wschodniej również w sprawie szkolnictwa, stąd zabiegi Czapskiego i Giedroycza. Dodać wypadnie, że podobnie jak Kongres Wrocławski, taki powstanie oraz wczesna działalność KWK nie wzbudziły zainteresowania wśród emigracji polskiej, może poza Francją i Niemcami. Nie odnotowano w prasie emigracyjnej momentu powołania kongresu ani polskich projektów, o których z entuzjazmem pisała prasa zachodnia i relacjonowała wówczas jeszcze nowojorska polska sekcja Radio Free Europe i Voice of America. Nieliczne głosy z lat późniejszych były nawet wrogo nastawione. Więcej nieco miejsca poświęcono projektowi oraz działalności Uniwersytetu Wolnej Europy, który powstał w 1951 roku. Czy zauważono powstanie kongresu w Polsce? Sprawa ta wymaga osobnych badań. Zacytujmy na koniec zdanie Jerzego Giedroycza wygłoszone tuż po kongresie dla Głosu Ameryki. Reasumując pracę kongresu, widzę przede wszystkim następujące fakty, zasługujące na podkreślenie. Manifest kongresu jest pierwszą poważną próbą sprecyzowania podstawy wolnego świata intelektualnego i wypowiedzenia się przeciw neutralności. Apel do narodów zza żelaznej kurtyny podkreśla solidarność kongresu z intelektualistami narodów ujarzmionych przez Sowiety i stwierdza jedność kulturalną całej Europy. Apel nie zawiera ani frazesów, ani pustych obietnic, również irytujących, jak i szkodliwych. Najważniejszym faktem jest przede wszystkim to, że kongres nie ograniczył jedynie do deklaracji, ale podjął również decyzje konkretne. Myślę tu o rezolucji stwierdzającej konieczność powołania do życia wolnego uniwersytetu dla młodzieży wszystkich narodów zza żelaznej kurtyny. Wreszcie sprawa dotycząca żywo Polaków i wszystkich uchodźców znajdujących się w Niemczech. W czasie kongresu została zgłoszona rezolucja zwracająca się z apelem do władz niemieckich o utworzenie szkół dwujęzycznych dla dzieci uchodźców pozostałych w Niemczech celem uniknięcia przymusowego wynaradawiania. Koniec cytatu.
Odpowiedź na pytanie o znaczenie Kongresu Kultury nie jest prosta nawet dzisiaj. 68 lat po powstaniu. W oficjalnych dokumentach napisano, że jest to organizacja społeczna, której celem jest obrona wolności kultury przed wszelkimi totalitaryzmami. Ale istnieje też druga oficjalna wykładnia działalności Kongresu. Na stronie internetowej Centralnej Agencji Wywiadowczej działalność Kongresu Wolności Kultury nazwano jako jedną z bardziej śmiałych i skutecznych tajnych operacji CIA w czasie zimnej wojny. A może rację ma Pierre Grémion, pisząc, że Kongres Wolności Kultury to nie teatr marionetek kierowanych zza kulis, że odznaczał się prawdziwą niezależnością, a dzięki tej autonomii był ośrodkiem autentycznej pracy intelektualnej oraz że amerykańskie opracowania są stereotypowe i trudno w nie uwierzyć. Czy może raczej bliższy jest prawdy Dariusz Filar, który nazwał Kongres najpiękniejszą operacją CIA? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ale zaryzykuję stwierdzenie, że Kongres był jedną z nielicznych inicjatyw amerykańskich i zachodnioeuropejskich intelektualistów w okresie zimnej wojny, w której emigranci z Europy Środkowej i Wschodniej potrafili uzyskać podmiotowość i zainteresowanie dla swoich pomysłów. Zwłaszcza, że nie dotyczyły one walki o sprawy polskie, a w każdym razie nie wyłącznie. W pracach i realizowanych z różnym powodzeniem przedsięwzięciach Kongresu, podsumujmy, brali udział tak wybitni Polacy jak Józef Czapski, Leopold Łabędź, Jerzy Giedroycz, Konstanty Jeleński, Gustaw Herling-Grudziński, Czesław Miłosz, Józef Bocheński, Jan Stanisław Przybyła i wielu innych. Czy mieli pojęcie o źródłach finansowania? Realizowali, wspierali realizację podstawowe zadania Kongresu, jakim było organizowanie intelektualistów na Zachodzie, by porzuciwszy neutralność, zaangażowali się w działalność na rzecz poszerzenia wolności, tworzenia i korzystania z dóbr kultury w krajach rządzonych przez władze totalitarne. Dziękuję bardzo za przedstawienie, myślę, bardzo ważnego, nawet nie uzupełnienia, ale nadającej perspektywę temu kongresowi, który odbywał się we Wrocławiu, referatu. Zapraszam Państwa do zabierania głosu. Jest 11:35, więc jeśli trochę przeciągniemy, też się nic nie stanie. Będzie przerwa kawowa. Myślę, że około 20 minut na dyskusję w tej chwili mamy. Jeśli ktoś z Państwa zechce zabrać głos, bardzo proszę. Tak, i też prośba taka, bo my znamy tutaj Państwa doskonale. Natomiast w związku z tym, że spotkanie jest rejestrowane, to prosiłbym najpierw o przedstawienie się. Panie prezesie. Panie nazwisko Szczepan Siekierka. Ja jestem prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów. Zaszczekam się, ja nie jestem historykiem, ale ten okres, który jest tutaj omawiany, to dokładnie pamiętam z autopsji. Ja już ukończyłem 91 lat życia. Dzisiaj słuchając oczywiście bardzo różnych tutaj właśnie wystąpień panów profesorów, to chcę powiedzieć, że według mojego doświadczenia jest to bardzo trudny okres. Okres dlatego, że rzeczywiście panowie profesorowie muszą się wczuć w ten okres, kiedy się odbywał kongres we Wrocławiu, bez względu na układy polityczne. A tak szczerze mówiąc, wtedy u zwykłych zjadaczy chleba
polskim społeczeństwie. Był etos niepodległości, był etos zakończenia II wojny światowej, był etos rzeczywiście jakiegoś powojennego, oczywiście starcia. Przepraszam, tutaj właśnie społecznego. I to właśnie akurat głównie w tym czasie dominowało. Ja nie ukrywam, ja wywodzę się z rodziny bardzo patriotycznej polskiej z okresu II wojny światowej. Ja wychowany zostałem na wzorcach wielkiego patriotyzmu. Jako młody, który miał 16 lat, ja już złożyłem przysięgę do Armii Krajowej. Ale był też taki okres, już w 1944 roku. A tylko z namowy mojego ojca, świętej pamięci, nie poszedłem do wojska, bo ja byłem listonoszem na tym terenie. I mój ojciec powiedział, ty musisz zostać tu na wschodzie, na ziemi tarnopolskiej. Bo tam rozgrywała się oczywiście wielka tragedia ludności polskiej dozdawanej przez właśnie ukraińskich nacjonalistów. Ja pomijam tutaj, bo ja nie chcę o wszystkich mówić. Oczywiście jest sprawa Niemców, sprawa Sowietów, ale szczególnie właśnie ze strony ukraińskich nacjonalistów. I wtedy rzeczywiście był taki okres, że trzeba było w tych najbardziej rodzinach patriotycznych iść z wrogiem jeszcze na gorszego wroga. O tym panowie, przepraszam, nie wiecie. Był to okres bardzo przykry, bardzo złożony. I dla mnie na przykład, bo ja z autopsji przeżyłem. Ja tutaj byłem już we Wrocławiu od 1945 roku. Ja go odbudowywałem z ruin. Ja tu studiowałem. Ja tu rosłem i tu z Wrocławiem jestem związany do dzisiaj. I to, co właśnie akurat też pan profesor powiedział, mówił o studentach. Owszem. W tym czasie, proszę Państwa, musiały być ograniczone możliwości dostępu do różnych intelektualistów, którzy tu byli z całego świata. Tego się nie da uniknąć. Proszę Państwa, to nie jest dzisiejszy czas. To nie jest demokracja, że się można kłaść na ulicę, proszę Państwa, i mówić, że ja żyję w wolnym świecie. W tym czasie jeszcze we Wrocławiu i w okolicach grasowały bojówki i ukraińskie, i banderowskie, i powiedzmy szabrownice różnego rodzaju. I wtedy trzeba się było rzeczywiście, powiedzmy sobie, chować na przykład nieraz w nocy, jeżeli ktoś był na cenzurowym miejscu, ażeby rzeczywiście nie został zlikwidowany. Właśnie to chcę właśnie powiedzieć, bo to jest taka puenta główna. Oczywiście na ten temat można mówić w nieskończoność, tylko ja właśnie tu słuchając to mówię, naprawianie, powiedzmy sobie, dzisiaj właśnie akurat tego, do tego kongresu, tutaj, z tej pamięci społeczeństwa polskiego, nie da się po prostu absolutnie wymazać. Czy my to lubimy, czy nie lubimy, to jest zupełnie inne zagadnienie. To był czas, że myśmy musieli to lubić, to zaakceptować. Dzisiaj na przykład to, co pani przeczytała, że na przykład był, aha, nie zaproszono Ukraińców, a nie zaproszono Białorusinów. Kto w ogóle w tym czasie mówił? Przecież to Związek Radziecki reprezentował właśnie akurat część swojego narodu. Proszę Państwa, to dzisiaj to mówienie i tak, ja to wie Panie, przepraszam, ja jak to słucham, to proszę Państwa, pytam się właśnie, no gdzie my jesteśmy? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze? Pani profesor może? Proszę, a potem.
Ja króciutko. Grażyna Woroniecka, Uniwersytet Warszawski. Do pana doktora Pieczakowskiego pytanie. Pan taką cezurę bardzo wyraźną postawił PRL-owski. Początek PRL-u wtedy jest początek tej formacji intelektualistów, która interesuje pana w rozważaniach, prawda? No właśnie, czy definicyjny dla tej koncepcji, takiej zawężonej koncepcji intelektualistów jest program negatywny? I jak to się ma wobec tej matrycy francuskiej, która leży u podłoża samego ideału, czy w ogóle idei intelektualisty? Dziękuję. Ja prosiłbym może o przekazanie i kolejne pytania, a potem zbiorczo. Ja chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że nie będę tutaj mówił o samym temacie, który był przedmiotem zaprezentowania bardzo ciekawego wycinka naszej historii. Natomiast nasunęły mi się pewne refleksje wynikające z tego. Praktyczne wykorzystanie tego, coście Państwo tutaj nam przedstawili. Otóż dwa słowa tylko tyle, że heroizm albo potrzebę wykazania się takim działaniem, jakim intelektualiści w tych meandrach istnienia Polski Ludowej zrobiono, jest bezsprzecznie powodem, dla którego nie należy dzisiaj lekceważyć. Dzisiaj należałoby w tym bardzo trudnym okresie, nie czarujmy się, intelektualnie rzecz biorąc, należałoby ten głos, który dzisiaj został wypowiedziany dla bardzo skromnej tutaj liczby osób, w jakiś sposób zagospodarować. Trzeba przypomnieć, a to już Państwo chyba sami potrafią poprzez Instytut Pamięci Narodowej, jak to zagospodarować? Otóż trzeba przypomnieć bardzo prostą i potrzebną rzecz. Trzeba się uczyć od tych ludzi, którzy w tak trudnych warunkach potrafili się zdobyć na odwagę i przedstawić i przekonać zarówno tych, którzy by nie chcieli coś takiego usłyszeć, jak i przede wszystkim potrafić zaprosić te wszystkie siły światowe, europejskie, które usankcjonowały pewne dążenia społeczeństwa polskiego. I to chwała właśnie tym uczonym. I dlatego tu apel jest do panów profesorów, doktorów. Próbujcie przełożyć to na język po prostu publiczny, to wszystko to, żeście powiedzieli. Bo te przypomnienie sobie tamtej historii, bardzo trudnej historii, jakże wzniosłe i jakże korzystne, bo one przyniosły nam konkretne korzyści i polityczne, i intelektualne, żeby dzisiaj zahamować pewne tendencje, jakie się u nas stosuje. Nieszanowanie myśli ludzi, którzy mają ugruntowaną wiedzę naukową. To jest niedopuszczalne, to jest degradacja w ogóle życia społecznego, jeśli my ten temat bardzo piękny, bardzo ważny, potrafilibyśmy dzisiaj jakoś tak pokazać, że istnieje coś takiego, że w tak trudnych czasach mówiono o rzeczach, o pewnych wartościach, żeby dzisiaj młodym politykom, bo tu jest właśnie zastrzeżenie do polityków, żeby tych młodych polityków trochę utemperować i powiedzieć: człowieku, ucz się od starszego i mądrzejszego, a nie wymyślaj ideologii, która nam jest zbędna. Dziękuję bardzo. Ja też chciałem kilka słów z autopsji. Jan Waszkiewicz, emerytowany profesor Politechniki. Jestem z następnego pokolenia. Miałem 5 lat, jak przyjechaliśmy do Wrocławia. Był rok 49. Chciałem powiedzieć, że właściwie legenda wystawy Ziem Odzyskanych i
Kongresu Intelektualistów, no jakby powiedzieć, towarzyszyła mojemu dzieciństwu. Znaczy te dylematy, o których mówił pan, no nie były już dylematami mojego pokolenia. My byliśmy no, dziećmi, które wyrastały no, w tym środowisku, którym przyszło żyć. To był Wrocław, Morze Gruzów, prawda? To, co była mowa, że na wystawę ziem odzyskanych odgruzowano i troszeczkę tam, prawda, te główne arciągi, ciągi od dworców do terenów wystawowych i samo okolice terenów wystawowych. Akurat mieszkałem w bliskości tego, więc to dodatkowo towarzyszyło mojemu dzieciństwu. Ale to było przecież Morze Gruzów i pewne też gruzowisko społeczne. To były, jakby to powiedzieć, hałda ludności nasypana przez wiatr historii, głównie tam z terenów gdzieś wschodnich, nie, głównie z południowej Wielkopolski, Kieletczyzny, bo taka jest statystyczna prawda o ludności Wrocławia, ale ton nadawali lwowiacy i ludzie z Kresów. Ale było to miasto pozbawione swojej no, tożsamości, nawet jakichś takich elementów, z którymi można było wizualnie się jakoś mentalną mapę miasta sporządzić. No bo co było? Był ratusz. No jakoś już taki troszeczkę, no, katedra była w gruzach. Później nic. No właściwie, jeżeli teraz się jeździ po Wrocławiu i widzi te wielkie place, no to trzeba sobie je umeblować gruzowiskami, żeby cokolwiek tutaj zobaczyć, prawda? Gruzowisko Placu Grunwaldzkiego, gruzowisko Placu Społecznego, gruzowisko placu, no wszędzie gruzy, gruzy, gruzy. I potem wyrastała ta wyspa właśnie okolic, no, tereny wystawowe, tak to się nazywało. One żyły w swoim życiem po życiu jeszcze bardzo długo. Gdzieś jeszcze trzeba pamiętać o takiej próbie odnowienia jakiegoś ich roli w roku 55, wystawa wynalazczości i postępu technicznego, która zupełnie zapadła się w niepamięć, a była dość istotnym wydarzeniem dla Wrocławian i Wrocławia. A więc te tereny, Hala Ludowa, Park Szczytnicki, wybudowana na wystawę ziem odzyskanych, prawda, iglica i jeszcze towarzyszące jej te trzy łuki, które później rozebrano. To wszystko no, jakoś budowało pewną tożsamość Wrocławia i oczywiście zaczepiało też kompleks Politechniki, który był głównego gmachu Politechniki, który był dobrze zachowany i to pamięć o tym kongresie. Ile razy się przechodziło tam, no padały te słowa, o tu byli, prawda, i padały jakieś nazwiska, Picasso, kto co prawda jego malarstwa mojej rodzinie się nie ceniło, ale fakt, że był we Wrocławiu, no to jakoś tam, prawda, się, no był podkreślany. A więc można powiedzieć, że ten kongres odegrał pewną rolę w budowie tożsamości. No był, jakby powiedzieć, na tym gruzowisku pod każdym względem, gruzowisku materialnym, gruzowisku społecznym, ale też gruzowisku w systemie wartości, w no, tym, co ludzie ze sobą przynieśli, no, prawda? No to było też wewnętrzny majątek, był rodzajem no, tego dobytku, który zabiera uciekinier, prawda? No, bierze no, co mu w rękę wpadnie, jakieś czasem przypadkowe rzeczy, czasem rzeczy bardzo cenne, prawda? Ale tak to jakoś było. Te wnętrza ludzi też były jakoś tak umeblowane, tam jakoś trzeba było tutaj się... Więc na tym tle te dwa wydarzenia, wystawa ziem odzyskanych i łącząca się z tym, tak jak to zostało pokazane, bo to jednym tchem się mówiło o kongresie i o tym, były dla Wrocławia i Wrocławian, mówię przede wszystkim o moim pokoleniu, czymś ważnym, były jakimś takim punktem odniesienia i przez długie lata jedynym właściwie, no bo co potem, prawda? Właściwie do panoramy racławickiej, do okresu Solidarności, prawda? No, OSPA,
No była, ale też się zapadła w niepamięć. Mogłaby być kawałkiem legendy Wrocławia, ale się nie stała. Nie stał się rok 56, chociaż miał swoje bardzo jakieś wyraziste epizody, ale zapadło się to w niepamięć. Tak jak Bogiem a prawdą w niepamięć zapadł się rok 68 we Wrocławiu. A tutaj tego tak jakoś... Jakoś no można powiedzieć, że to gruzowisko, o którym powiedziałem, zamieniło się w trzęsawisko, które pochłania różne rzeczy, które się nawet i wydarzają. Coś potem sterczy z tego, prawda, no, coś można odbudować. Ale chciałbym tylko podkreślić, że z tego punktu socjologicznego punktu widzenia i psychologicznego było to wydarzenie ważne, pomijając całą tą polityczną otoczkę, której dorośli sobie zdawali sprawę, ale dzieciom się o tym nie mówiło, bo był to temat nieprzyzwoity. To nie wszystkie tematy wówczas poruszano z pacholentami. To nie było też takie jak to teraz, że prawda, no, wszystko musi być pokazane w naturalnych kolorach. I, także to tylko chciałem dodać do tego wszystkiego. A taka uwaga do tego ostatniego referatu. To fakt, że Centralna Agencja Wywiadowcza finansowała. No mój Boże, no to jest jasne, że finansowała. To znaczy, czy była twórcą tego, to Pan Bóg raczy wiedzieć, prawda? Ale że w tym podzielonym świecie wszystko, co się działo, prawda, i było na niekorzyść drugiej strony, było przez odpowiednie służby finansowane, to było zupełnie oczywiste. Ja brałem udział w konferencjach matematycznych, prawda? Byłem zapraszany. Konferencja była przez NATO finansowana, Pędzichowi przez kogo jeszcze, prawda? Przeciwko czemu lewacy zachodni protestowali, my nie mieliśmy przeciwko temu nic, prawda? Otóż to jest zupełnie naturalne. No, pojawiła się taka inicjatywa, są ludzie, coś się dzieje, potrzebne są pieniądze i oczywistą jest rzeczą, że tego typu źródła finansowały to tak, jak i było w drugą stronę, prawda? Nie było niczego, co żadnego ruchu narodowo-wyzwoleńczego, ani niczego innego takiego, co się działo w zachodniej strefie wpływów, co nie byłoby finansowane i organizowane przez służby wschodnie, prawda? No, od ruchu narodowo-wyzwoleńczego w Kenii po Czerwone Brygady, prawda? To wszystko miało jakieś swoje finansowanie, ale czy źródłem było to, czy nie, to ja wątpię, czy było źródłem, prawda? Źródło musiało być gdzie indziej, prawda? To tak. Bardzo dziękuję. Pozwólmy teraz odpowiedzieć panu doktorowi. Ale tak w dyskusji. Tak, ale najpierw może pan... Proszę bardzo, a ja dyskusję. Pan profesor i przerwa. Dobrze, bardzo dziękuję za to pytanie. Ono jest też bardzo trafione, bo jakby uderza w te największe skróty, które musiałem jakby no, ze względu na to ograniczenie czasowe, a jednocześnie bardzo dużą perspektywę, bardzo dużą perspektywę, no tutaj musiałem te jakby skróty dokonać, bo tak naprawdę analogie między intelektualistą polskim, a no zwłaszcza tym, który się narodził w świecie zachodnim są, no tak naprawdę w jakimś sensie są bardzo trudne, chociaż przede wszystkim tym podstawowym, tak jak się często mówi, że podstawowymi warunkami dla jakby funkcjonowania intelektualisty jest w ogóle świat demokratyczny. To znaczy w świecie demokratycznym intelektualista może w pełni realizować jakby swoją autonomię, swój krytycyzm. No musi być po prostu panować jakby ta wolność słowa tak zwana, prawda? I w tym sensie zresztą jak podnosi się często funkcjonowanie, znaczy narodziny intelektualistów, to mówi się właściwie o takich trzech czynnikach, które wpłynęły, zasadniczych. Pierwszym jest jakby rozwój po prostu kapitalizmu i taka autonomia ekonomiczna twórców kultury. Drugim elementem to jest też rozwój tej kultury czystej, która nie zwraca uwagi na publiczność, ale dba o to jak najwyższą jakość jakby wytworów kultury, najwyższe te elementy estetyczne czysto, które przede wszystkim wzmocniły to środowisko twórcze, wzmocniły właśnie ten autorytet twórcy kultury. Jak wiemy, no jedno i drugie w Polsce było bardzo stosunkowo trudne do funkcjonowania. Świat, czy ta kultura czysta zaistniała troszeczkę w II Rzeczpospolitej, ale też na pewnych przez dosyć krótki okres czasu i na pewnych jednak marginesach tej kultury.
Oczywiście tak samo, podobnie jak z systemem kapitalistycznym, tutaj myślę, że też tego nie muszę tutaj wyjaśniać. No i trzecim czynnikiem jest po prostu właśnie ten świat demokratyczny i ta koncepcja zawężona intelektualista, ona tak naprawdę, którą tutaj zaprezentowałem, bazująca na tych czterech kryteriach, ona w jakimś sensie odnosi się do funkcjonowania tego intelektualisty tak naprawdę w świecie demokratycznym. Bezpośrednia jakby analogia, zwłaszcza z francuskim życiem publicznym, z pojawieniem się intelektualisty, byłaby tutaj no, szukaniem, tak jak to robił Bourdieu, szukaniem tej genezy. On używał tego swojego pojęcia pola intelektualnego i pokazując, że czyli to rozpoczęcie tego walki o autonomię pola pojawiło się właśnie w roku 1898 wraz ze sprawą Dreyfusa, widziałbym podobieństwo pewne właśnie od momentu listu 34, kiedy pomału właśnie środowiska twórcze zdobywały się na tą autonomię aż do punktu kulminacyjnego, czyli 1989 roku. Natomiast pewien kontekst właśnie tego narodzin polskiego intelektualisty to jest właśnie ten PRL i w tym sensie mówiłem o tym, że to jest zrodzenie z PRL-u, nie tylko jako koncepcja negatywna, jako ta afirmacyjna tamtego czasu, ale jako no, ten system, w którym intelektualista polski musiał się narodzić, a więc w kontekście, czyli w kontrze, do którego musiał jakby wyrazić swoją opinię. Ja tu pozwolę sobie troszeczkę tej CIA, bo troszkę tę sprawę badałem i na pewno można powiedzieć, że kongresy organizowane na Zachodzie wpisywały się w część wojny psychologicznej od końca lat 40. prowadzonej przez Stany Zjednoczone, które były odpowiedzią na ideologiczne, propagandowe ataki nasilające się na Zachód i Stany Zjednoczone jako obóz imperialistyczny właśnie od czasów konferencji Kominfo w 1947 roku, a zwłaszcza gdy w momencie zaostrzenia zimnej wojny już w 1948 roku, to ten Światowy Kongres Intelektualistów, ja o tym nie mówiłem, bo zajmowałem się Wrocławiem, ale on się wpisywał właśnie w tą propagandę światowego pokoju, ruchu pokoju realizowaną przez Związek Radziecki. Kampania Prawdy zapoczątkowana przez Trumana w tym czasie miała w sposób cywilizowany odpowiadać na te ataki radzieckie. To tyle. Także właśnie nie tyle CIA, co inne komórki podległe tej agencji były odpowiedzialne za to i na pewno one odgrywały ogromną rolę w organizacji tych kongresów pokoju. No, troszeczkę może intelektualiści zachodni się tego wstydzą, że byli wykorzystywani, nie wiedząc o tym, czy wiedząc i biorąc udział, ale właściwie to trwało do lat 70. i 80. Nie było nic nowego. Natomiast jeżeli chodzi o to, co panowie tutaj powiedzieli, absolutnie się zgadzam. Jako historyk ja nie mogę stwierdzić, czy nie mam źródeł, które pozwalałyby na stwierdzenie, że wystawa Ziem Odzyskanych, zwłaszcza pośrednio Kongres Intelektualistów, zbudowały tożsamość polskich mieszkańców Wrocławia. Ale tak zapewne było. Z wypowiedzi różnych, które właściwie tutaj panowie też swoimi słowami potwierdzacie, wynika, że zresztą to też widać w pamiętnikach Joanny Konopińskiej, znakomitych pamiętnikach dotyczących pierwszych lat Wrocławia, kiedy właśnie w 1948 roku Wrocław z miejsca obcego niemieckiego staje się jej miastem. Prawda? Jej miastem. Ona się czuje tutaj w swoim mieście. Ten kongres, ta wystawa jest takim elementem. Także tu na pewno, myślę, że to wymaga jeszcze dalszych badań, również historyczno-socjologicznych. Można powiedzieć, że dla świadomości nowych mieszkańców, polskich mieszkańców Wrocławia, ten rok 48 był bardzo istotny. I rzeczywiście, jak tu pan profesor powiedział, on odgrywał rolę również w następnych pokoleniach. To były te elementy, które pozwalały powiedzieć, okej, my tu też sobą coś reprezentujemy. Dziękuję. Tak, było króciutko. Bardzo dziękuję Państwu, bardzo dziękuję uczestnikom tej części. Ja już nie będę podsumowywać, bo Pani Agnieszka na mnie spogląda wzrokiem, który po prostu jest taki, że nie pozwala mi. Jedno tylko zdanie tytułem pewnego takiego zwieńczenia koła hermeneutycznego, czegokolwiek, bo wydaje się, że w trakcie i wypowiedzi, i w trakcie dyskusji, która tutaj miała miejsce, po raz któryś wybrzmiewa, jest niedopowiedziany, czasami wybrzmiewa donioślej taki postulat, że no, naukowiec nie może jednak schlebiać gustom, być koniunkturalistą, konformistą, bo te wahadełka, szczególnie ja mówię z perspektywy historyka, może to jest w innych dziedzinach trochę mniej odczuwalne, humanistycznych, ale z perspektywy historyka niestety czasami jest tak, że w różnych okresach historycznych historycy
jakby starają się przypodobać aktualnie panującym modom, zapominając o tym, że to jest tylko moda i to jest rzecz, która mija, natomiast prawda nie mija. Dziękuję bardzo. Zapraszam na kawę, drodzy Państwo.